Kruszyniany. Meczet tatarski wybudowany na wzór okolicznych kościołów. Na wieżach zamiast krzyży, półksiężyce. Stojący do dziś został zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku. Jest najstarszym zachowanym meczetem tatarskim w Polsce. 12 marca 1679 roku Jan III Sobieski nadał Tatarom Kruszyniany oraz pobliskie wsie jako zapłatę za walkę w obronie Rzeczypospolitej w wojnie z Turkami. Wnętrze meczetu podzielone jest na część dla kobiet i tę właściwą dla mężczyzn. Wejście tylko bez butów, dlatego podłoga wyłożona dywanami. Na ścianach muhiry, wykaligrafowane cytaty z Koranu. W czasie modlitwy wierni zwracają się w stronę Mekki. W stronę tę wskazuje mihrab, nisza w ścianie. Obok znajduje się minbar, rodzaj kazalnicy, z którego imam wygłasza kazanie. Koran czytany jest tylko w oryginale. Według muzułmanów wszelkie tłumaczenia to interpretacje mogące zmienić znaczenie zapisanych strof. Podobnie modlitwa tylko w języku arabskim. Tatarski cmentarz w Kruszynianach, jeden z trzech w Polsce.